Zatłukli nas dzisiaj po prostu. Nie dali nam dojść do słowa. W pierwszych dwóch setach praktycznie nie istnieliśmy. Gdzieś chwilowe przebłyski, ale to na taki zespół jak Olsztyn w tym sezonie to nie wystarczy. W trzecim secie gdzieś mieliśmy przewagę. Dramatyczna końcówka. No ale mimo wszystko dalej nie udało się przy naszej już trochę lepszej grze ich po prostu pokonać. Na pewno nie było to łatwe spotkanie dzisiaj. Cieszy nas to, że wygraliśmy to za 3 punkty. Jastrzębie, no widać, że jest bardzo dobrą drużyną, ale dzisiaj jakby przeczytaliśmy ich rozegranie i po prostu ich najlepsze atuty udało nam się zatrzymać. Liga jest bardzo teraz płaska w tym sezonie. Każdy wygrywa, na przykład mecz z Bełchatowem, a potem przegrywa z Beniaminkiem. Nawet takie zespoły są w naszej lidze, ale to nie jest nic dziwnego, bo jest bardzo równy poziom w tym sezonie i każdy zespół jest bardzo groźny. Dwa pierwsze sety tak naprawdę no, zbili nas strasznie. Ten trzeci set bardzo wyrównany, mógł się cały mecz odwrócić w tym secie, gdybyśmy może go wygrali i myślę, że mógł być tiebreak w tym meczu, ale niestety przegrywamy i wracamy bez punktów do Jastrzębia. 3-0 do końca nie odzwierciedla tego, co się działo dzisiaj na boisku, ale chyba słabsza troszkę forma Oliwy pozwoliła nam wygrać za 3 punkty. Zdobyliśmy z bardzo trudnym przeciwnikiem, z silnym przeciwnikiem 3 punkty, 2 sety, drugi, trzeci bardzo, bardzo na styku. Ale zwycięstwo za 3 punkty z takim przeciwnikiem pozwala nam wskoczyć teraz na drugie miejsce w tabeli i z podniesionymi głowami jedziemy teraz do Rzeszowa na bardzo trudny mecz, ale podbudowani na pewno po tym zwycięstwie.